pracuje na drugą, trzecią zmianę, żeby rano być na studiach. Nie ma czasu na to, żeby się tym interesować. A im wyższe stanowiska, to wszyscy mi od razu pluli we mnie, że tak, to jest bandyta, bo po linii, po bazie trzeba było mówić tak, jak przełożony sobie życzył, wiadomego pochodzenia. I to była armia tych kundli, którzy podcierali klamki i klawisze i wiesz, pyłek zgarniali z pleców tych właśnie Żydów na stanowiskach. I oni później w przyspieszonych awansach, bo w majorze chodził 2 lata i dostawał podpułkownika. Tylko dlatego, że tańczył koło tego Żyda na stanowisku. Takie były mechanizmy. I ja to przeżyłem. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Ta hołota doszła często do stopni generacji. I w 1976 roku, kiedy skrytykowałem na zebraniu plany przymierzenia się do siłowego rozwiązania, wziąłem Trybunę Ludu i im pokazałem, jakie jest naczelne hasło Polski Zjednoczonego Organu, to cholernie to się nie spodobało. No i oczywiście ta informacja, bo ja później na wykładach w Akademii Spraw Wewnętrznych, na wykładach mówiłem o tym draństwie. Być może, że gdzieś pluskwę mnie podłożyli, wiesz, żeby przejąć tą wiedzę. I później na tym materiale w 1968 roku wyjechali do Izraela i tam szkolili dalej służby Mossadu i tak dalej. Taka jest rzeczywistość. I co, mają pretensje, że z Polski ich wygoniono? No, oni chcieli wyjechać. Może nie, bo tu mieli raj. Do 1963-1964 roku to mieli raj w Polsce. Wszystkie najlepsze stanowiska były przed nich zajęte. To kto by opuszczał raj, prawda? Nie. Czyli ten wyjazd 68 to był trik taktyczny, żeby pokazać Polakom, już nie psioczcie na Żydów, myśmy ich wykopali. A w rzeczywistości była kolejna maskirowka. No, nie zupełnie. Nie? Nie. To był właśnie okres, kiedy Gomułka przetarł sobie oczy. To, co robili, co Zosia robiła mu pod nosem. O. Tak, przetarł sobie oczy. Dlatego na tym wystąpieniu sławetnym aż do piany w ustach pluł na tych ludzi. No to co on zrobił z Zofią? Tak, to co zrobił. Od tamtej pory nie było już małżeństwa. Ja wiem o tym. No, musiał się jakoś zachować jako Polak. I zachował się. Oczywiście zleciał po krótkim czasie, po 2 latach od wydalenia ich. Dlaczego mają pretensje do dnia dzisiejszego? Bo utracili raj tutaj w tym kraju.